Sława. Dzisiaj na tapetę bierzemy śladami pierwotnych wierzeń od pana Leonarda Pełki. Zanim zacznę recenzję tej książki, chciałabym wam przeczytać spis treści. Rozdział pierwszy mówi o problemach, źródłach i istoty religii. Nie będę wam wymieniała poddziałów, bo to nie jest akurat tutaj istotne. Drugi rozdział mówi o pierwotnych formach wierzeń religijnych, animizmu i manizmu. Trzecim rozdziałem są pierwotne formy wierzeń religijnych, magia i fetyszyzm. Następnie mamy pierwotne formy wierzeń religijnych, totem i czarownic. Ten rozdział również jest warty uwagi. Następnie mamy w kręgu wyobrażeń demonicznych. Z racji moich zainteresowań jest to rozdział, do którego dążyłam. Niemniej troszeczkę się zawiodłam. A potem jam jest Pan, Bóg Twój. I to jest dział, który uważam, że powinien przeczytać każdy wierzący człowiek. I teraz przechodząc do recenzji, chciałabym powiedzieć, że ta książka wydana została w 1963 roku. Jeżeli przeszkadzają wam nawiązania do komunizmu, w źródłach często można się spotkać na przykład z Leninem. Jeżeli macie z tym problem i takie silne nawiązania, silne mówienie z perspektywy takiego głębokiego ateisty, to ta książka nie będzie dla was. Na początku właśnie pan Leonard Pełka troszeczkę konfrontuje czytających z jego podejściem do całej rzeczy i takim troszeczkę krytycznym podejściem do wiary w jakiekolwiek bóstwo. Moim zdaniem jest to dobry rozdział, bo ja mniej więcej orientuję się, w jakim stylu pisze pan Pełka i lubię książki pana Leonarda. Więc ja się troszeczkę tego spodziewałam. Jeżeli nie jesteście obeznani akurat w tym temacie, nie wiecie, że pan Pełka ma charakterystyczne podejście akurat do wierzeń, szczególnie w takiej książce, która nawiązuje do wszystkich religii, ogólnego zarysu, różnych tradycjach, obrzędach. Mamy tutaj mit na przykład o powstaniu afrykańskiej, jak powstała afrykańska postać śmierci. Bardzo ciekawe podania, bardzo ciekawe niektóre źródła, z niektórymi mam duży problem. Książka jako źródło wiedzy jest świetna. Mamy tutaj wszystko, od początków, od zarysów, do tego jak kształtowało się, poprzez fetysze, poprzez właśnie totemizm, animizm, co jednak dla nas rodzimowierców powinno być bardzo ważnym rozdziałem i z czystej ciekawości czytałam tą książkę. Dowiedziałam się kilku nowych rzeczy. Książka nie jest niczym przełomowym, jeżeli chodzi o jakieś odkrycia. Nie jest to pozycja, która odmieni wasze życie. Jeżeli nie zaczęliście swojej ścieżki w ogóle z religioznawstwem, nie do końca orientujecie się w innych religiach, to szczególnie początek książki, gdzie pan Leonard Pełka poddaje wątpliwościom to w ogóle, czy kobieta według Biblii ma duszę, moim zdaniem jest niesamowicie ciekawe. Niestety jest bardzo mało nawiązań odnośnie rodzimowierstwa. Kilka fajnych elementów rzeczywiście, ale spodziewałam się czegoś więcej. Zaskoczyłam się, ale pozytywnie. Ja wyciągnęłam dużo z tej książki. Uważam, że to jest pozycja warta przeczytana. Dla mnie jest to pozycja, którą z przyjemnością czytałam i pochłonęłam po prostu w kilka dni. Też książka nie jest jakoś gruba, tak wybitnie, bo ma zaledwie 260 stron. A druk jest taki, powiedziałabym, przystępny. Także ja osobiście oceniam tą książkę na 7 na 10. No, odjęłam te kilka punktów za to, o czym wspomniałam wam na początku. Niemniej z chęcią będę wracała do tej książki. Jeżeli podobała wam się ta recenzja albo czytaliście tą pozycję, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze odczucia, bo ja tutaj mówię o moim osobistym postrzeganiu tej książki, pamiętajmy o tym. Dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Sława!